Dzień dobry wszystkim nowym widzom i subskrybentom. Dziękuję za odwiedzenie mojego kanału znowu. Jeżeli lubicie, to dajcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie, to zróbcie subskrypcję, roześlijcie wiadomości gdzieś indziej. Dzisiaj będzie o przemyśle amerykańskim, nie tak jak zwykle o błędzie lewactwa amerykańskiego, o przemyśle obuwniczym, a konkretnie o firmie L.L. Bean. L.L. Bean to znaczy Leon Wood Bean, czyli L.L. Bean. Oni produkują buty, zaczęli z butami, no i jedna z największych działów w ich sklepach to są buty. Są to buty, Leon zaczął je robić w 1912 roku, założył firmę we Freeport w Maine, to jest stan na północnej wschodzie, bardzo blisko do Kanady, i on doszedł do wniosku, że kalosze, gumowce to jest dobra sprawa, ale w zasadzie ładniej wygląda, jeżeli ma wstawkę, powiedzmy, ze skóry. No i to jest model z zeszłego roku, także podeszwy ma bardzo mocne. Podeszwy wytrzymują wszystko, można po błocie czy po śniegu chodzić, się człowiek nie ślizga. Na dzień dzisiejszy to one mają suwaczek, do podciągania mają z dwóch miejsc, także to wszystko działa. Są w miarę ciepłe, no bo mają w środku wypełniacze. No i ten model na dzień dzisiejszy, on w zasadzie, ten model to jest ten konkretny but, no to on kosztuje około 70-80 dolarów. Ten jest zrobiony w Wietnamie akurat, no ale jest bardzo dużo butów robionych ciągle w Ameryce, ale to tamte buty to są po 150-250 dolarów, no ale są robione i są bardzo popularne i kupowane. L.L. Bean ma swoje sklepy takie firmowe, chyba w 50-60 miejscach, tak, że ludzie tam jeżdżą i kupują. Co się stało tam te 100 lat temu, kiedy L.L. Bean zaczął swoją firmę, to był bardzo, to był wielki sukces sprzedaży, no ale okazało się po jakimś czasie, że podeszwy się odpadały. No i oni tam zorientowali się, co się stało, tam jakaś pomyłka była techniczna w sprzęcie. Oni przyszli, powiedzieli, że oczywiście to była nasza pomyłka. No i teraz jest gwarancja na całe życie. Na całe życie dla nabywców. Jeżeli kupią, to nabywcy nie mają się co martwić. Zawsze im będzie to wymienione. No i to wszystko pięknie, ładnie działało przez lata. Przez lata działało. Mniej więcej firma to tak ze zwrotem to miała 5%, może 7% zwrotów i nie było żadnego problemu. Ludzie ogólnie mniej więcej czuli, że używali buty, powiedzmy, rok, dwa, trzy czy cztery. No i jeżeli zużyli i kupili tam ileś, wydali tych pieniędzy, jeżeli odczuwali, że but wysłużył swoje, no to wyrzucali je i kupowali nowe ze względu na to, że one wytrzymywały tam jakiś dłuższy okres więcej niż to, co więcej kosztowały. Logiczne, tak? Nie było żadnego cwaniactwa czy żadnego nadużywania. W ciągu ostatnich w zasadzie 5-10 lat sytuacja się diametralnie zmieniła. Do Ameryki zaczęło emigrować strasznie dużo ludzi, że tak powiem, z innych rejonów kulturowych. No i teraz firma L.L. Bean zaczęła mieć duże straty, no bo z tych 5% zwrotów ostatnimi laty to było mniej więcej chyba 15% zwrotów. I problem był taki, że ludzie po prostu interpretowali zwrot bez pytań jako nabytej rzeczy, zaczęli interpretować zwrot produktu L.L. Bean na całe życie. No i kupowali na różnych wyprzedażach, znajdywali w śmietnikach, przynosili rzeczy, dopóki była metka, szli do tego działu obsługi klienta, mówili: mam tutaj takie rzeczy, nie podobają mi się, jestem niezadowolony, bo to jest satysfakcja życiowa. No i L.L. Bean jakoś nie bardzo, te całe kierownictwo czy dyrekcja nie bardzo wiedziała, jak na to reagować. Oni się troszeczkę bali
wypraszać ludzi, no bo jeżeli ktoś przyszedł z workiem, śmierdzącym workiem i widać było, że to worek po śmieciach i przyniósł i on wyjmuje taką koszulę i taką koszulę, to widać było, że to jest po prostu jakieś wielkie oszukaństwo, no ale oddawali te pieniądze. No i żyła im pękła, teraz doszli do wniosku w ciągu ostatnich 5 lat, stracili, czy musieli oddać 250 milionów dolarów pod konto tych rzeczy zwracanych nie przez nabywców, tak? Także cały ten duch tego popierania, czy tej gwarancji samej w sobie, które oryginalnie właściciel wszystkim zaoferował, po prostu został zabity. No i teraz ludzie zaczynają krzyczeć, nawet ci nienormalni, którzy tam z reguły kupują, no, bo nowa gwarancja nie jest taka zła. Nowa gwarancja jest 12 miesięcy, Amazon ma powiedzmy miesiąc, czyli 12 miesięcy z rachunkiem kupionym, przychodzisz do sklepu i mówisz, nie jestem zadowolony i nie musi być żadnego powodu, po prostu nie jestem zadowolony, oni patrzą, kupiłeś, jesteś niezadowolony, proszę bardzo, z czego będziesz zadowolony, wybierz sobie, jeżeli nie znajdujesz czegoś, co było, co by cię zadowoliło, tu jest kasa i zwrot, no i ręce, i wszyscy są zadowoleni. Dzisiaj normalnie, tak, normalnie z punktu widzenia normalnego, uczciwego człowieka, to jest to super, to jest 12 razy lepiej, powiedzmy, niż Amazon. No, ale ludzie podskakują. No i to jest smutne, że jak można zdegenerować amerykańską tradycję, czy honor, czy doprowadzić do tego, że kiedy jest grupa ludzi odpowiedzialnych i kiedy jest grupa ludzi, która się wstydzi, po prostu się wstydzi przyjść i powiedzieć, że po 5 latach i był but jest zużyty, wymienić go na nowy. Większość ludzi tego nie robiła. Pomyłka ze strony L.L. Bean była taka, że część emigrantów, czy ludzi, którzy po prostu zauważyli tą dziurę jakąś z możliwościami, bez moralności, bez zrozumienia poczucia dobrego i złego, doprowadzili właśnie do tego. Tu jest drugi but, który ten model, który ja L.L. Bean, ja kupuję ten model, to już około 20 parę lat, ciągle ten sam, bo to są takie wsówki, nazywają to jachtowe wsówki, nie trzeba sznurowania, to jest sztuczne sznurowanie. I to są szybkie, łatwe i przyjemne wsówki, jest to skóra naturalna, one są zrobione w Salwadorze, no to one też kosztują 70-80 dolarów, ale podeszwy mają dosyć solidną, nie ściera się ona tak dosyć szybko. No, w zasadzie osobiście to przez te 20 parę lat to tylko raz jedyny zwróciłem buty, no ale i wymieniłem je na te, ale dlaczego? Dlatego, że była podobne buty, no tyle tylko nie te jej flagowe, właśnie te kaloszowato kozaczkowe, tylko troszeczkę inne, one takie miały zamszowe, no i w zasadzie to podeszwa była taka za miękka i ona po roku, w zasadzie od jednej zimy, przez zimę i na początku następnej zimy po prostu tak pościnała obcasy, że nie byłem zadowolony i się zużyły za szybko, no nie wytrzymały tych standardowych 2, 3, 4 lat. No i było faktycznie, poszli, wzięli moje nazwisko, ja byłem kupcem tego wszystkiego, czy nabywcą tego wszystkiego, także nie było problemu, no ale ogólnie te buty, to już jest moja przypuszczalnie piąta, szósta para, czy siódma. I w zasadzie jak one się zużyją, no to ja je wyrzucam i nie wymieniam ich na tej gwarancji. No od dnia dzisiejszego to już nie będzie to możliwe. Także to są takie historie amerykańskie, historia sukcesu amerykańskiego i bardzo często ludzie się zastanawiają, jak to jest z tymi zwrotami. No ze zwrotami to w Ameryce jest dosyć
nieładnie z, u niektórych, no bo faktycznie ludzie kupują suknie, nie suknie, schowają gdzieś tam metkę czy spodnie, używają i idą do sklepu. Także Ameryka sprzedała chyba tam za 3,5 tryliona dolarów, no i mniej więcej tak około 8-10% to są zwroty, no ale te zwroty coraz bardziej nieuczciwsze czy oszukane i tak dalej, to się pojawiają coraz więcej, coraz więcej. Także popieram LL Bean w ich decyzji. Uważam, że uczciwy nabywca, który zapłaci uczciwie, nie będzie wyrolowany i wyeliminuje to tylko po prostu drobnych cwaniaczków, hochsztaplerów i ludzi, którzy potrafią pływać w takim bagnie, który stworzyli. I w zasadzie piątka dla LL Bean, niech tak prowadzą. Jeszcze raz subskrybujcie, piszcie pytania. Jeżeli macie jakieś zainteresowania na temat Ameryki, i do następnego.